Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem. Witam cię, młody odkrywco. Czy chcesz przeżyć niezwykłe przygody w tajemniczej i fantastycznej Małopolsce? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Zapraszam cię na mój program Pieszo przez Małopolskę. Witam was bardzo serdecznie w nowym roku, w 2017. Jesteśmy w Jordanowie. Jest to najstarsze miasto powiatu suskiego, leżące na 500 metrach nad poziomem morza. Prawa miejskie otrzymał Jordanów w 1564 roku na rzecz spytka Jordana Zakliczyna przez króla Zygmunta Augusta. Obecnie miasto leży przy drodze krajowej nr 28, ale w jaki sposób prosperowało w średniowieczu? Otóż z Wieliczki na Orawę i Czechy biegł tędy szlak solny, a więc to była możliwość rozwoju tego miasta. I wielokrotnie królowie polscy dostarczali kolejnych możliwości dla tej miejscowości, gdyż Stefan Batory zezwolił na 2 jarmarki w ciągu roku. My idziemy dzisiaj na południe. Mamy przynajmniej taki plan, żeby wejść na górę Ludwiki, która znajduje się na południowy zachód od Jordanowa. Potem zejść do Sidziny, w której zobaczymy sanktuarium Matki Bożej Sidzińskiej. I potem koło Sidziny Zagrody, przez górę Judaszka, która ma 838 metrów nad poziomem morza, zejść do Kojaszówki. Cała trasa 24,3 km. Będziemy się opierali na szlaku żółtym na razie do góry Ludwiki. Na górze Ludwiki będzie zmiana szlaku, to o tym jeszcze będę mówił. Czas na małą zagadkę. Od czego nosi nazwę Burdelowa Góra? Komentarze z odpowiedziami prosiłbym wpisywać pod filmem. Na końcu naszej trasy pojawi się odpowiedź. Czy ktoś zgadnie, od czego pochodzi nazwa góry Burdelowa Góra? Witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy na górze Ludwiki, 653 metry nad poziomem morza. To jest moja pierwsza góra w 2017 roku. Przybyliśmy z Jordanowa, który tam widzicie na dole. Będą jeszcze zdjęcia z większym zbliżeniem. Tu mamy pasmo Policy, na które się dzisiaj wdrapiemy. Więc przyszliśmy stamtąd. Ostatnie 200-300 metrów było bardzo męczące po śniegu, w którym noga zapadała się powyżej kostki. A teraz ruszamy na zachód szlakiem żółtym i szlakiem niebieskim. Ale to szlak niebieski nas będzie interesował najbardziej, ponieważ nim już do samego końca, aż do Kojaszówki. Góra Ludwiki, na której się znajdujemy, nazwa prawdopodobnie od jednej z właścicielki dworu w Toporzyskach. Nie wiadomo do końca, jaka jest etymologia tej nazwy. Natomiast tutaj w pierwszych dniach września 1939 roku Polacy stawiali bohaterski opór przeciwko Niemcom podczas II wojny światowej. Jesteśmy w miejscowości Sidzina, powiat suski, gmina Jordanów. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1563 roku. Natomiast w 1655 roku mieszkańcy Sidziny stawili waleczny opór przeciwko Szwedom, za co dostali 4 sadzonki dębów. Przy jednym takim właśnie dębie wsadzonym tu po potopie szwedzkim jesteśmy. 3 inne znajdują się na miejscu pola bitwy.
We wsi znajduje się sanktuarium Matki Bożej Sidzińskiej pod wezwaniem świętego Mikołaja, zbudowany w stylu józefińskim. Po czym to widzimy? A właśnie po tym hełmie w kształcie cebuli. W świątyni znajduje się obraz Matki Bożej Sidzińskiej, namalowany w XV wieku. Natomiast kult samej Matki Bożej Sidzińskiej jest wzmiankowany na wiek XVI. Wiem, ile osób dzisiaj powie mi na Facebooku, a także na YouTube, że jestem szalony. Idę w takim aurze bardzo zimowej. Ale jestem z siebie zadowolony, więc trochę mi ciężko powiedzieć, żebym był smutny. Pokazał Państwu po lewej stronie, tam sarny stoją, ale jak zrobię większe przybliżenie, to za chwilę aparat zdechnie, a wolałbym, że jeszcze te baterie użyć przynajmniej do polany malinowej. Nie mam pojęcia, w jakim tempie będę szedł dalej, bo tak naprawdę, no, szanowni Państwo, zobaczcie, no tu jest śnieg. Ja pokażę Wam, ile go jest, no właśnie. Cała taka kopa śniegu. Także jeżeli będzie dalej tak utwardzona droga, jak jest teraz, to myślę, że w tych godzinie, może półtorej, na samą Judaszkę się uda dojść. No tam oczywiście przerwa będzie związana, wiecie, z opowiadaniem o Polanie Malinowej, bo jest ona związana z jedną z wojen światowych. Potem rozwiązanie zagadki, którą podałem Państwu dzisiaj na początku. No, na razie jest taka piękna pogoda. Żegnam Państwa za chwilę. Jesteśmy gdzieś, proszę Państwa, przed Polaną Malinową. Chciałem Państwu zaprezentować, jak tu pięknie. Droga jest piękna, jest idealnie wydeptana, także nie muszę brnąć w śniegu po kolana. Mój oddech będzie słyszany na pewno, bo to będzie dość charakterystyczne. No ale to jest potężne zmęczenie. To jest 838 metrów nad poziomem morza. Najwyższa góra w całej naszej dzisiejszej wędrówce. A teraz troszeczkę zejścia, tak żeby właśnie troszeczkę też mięśnie mogło odpocząć od tej wspinaczki. I za chwilę będzie kolejne podejście, ale te podejścia już będą lekkie w porównaniu do tego, które zaczęło się wtedy, kiedy skończyła się ta rozległa polana, którą Państwu przed chwilą pokazywałem, a która, od której poszła droga bardzo ostro pod górę. Ale zmęczenie swoje robi. Ja idę jestem przed Polaną Malinową. Według Google'a i mapy Beskidu Żywieckiego miała do mojego szlaku dołączyć lepsza droga. Dołączyła jakieś 15 minut temu i właśnie tą drogą teraz wspinam się na Judaszkę, a wcześniej coś powiem o Polanie Malinowe. Proszę Państwa, minęło dosłownie 8 minut od ostatniego nagrania, bo myślałem, że to jest jeszcze długie podejście przede mną. Tymczasem jesteśmy na Polanie Malinowe. Polana Malinowe związana jest z czasami II wojny światowej, gdzie tutaj właśnie było mnóstwo zagród, w których ukrywała się partyzantka oddziałów Chełm i Harnaś. 13 października 1944 roku hitlerowcy przygotowali tutaj obławę na te dwa oddziały partyzantki Armii Krajowej. No i udało się zaledwie 6 osobom z partyzantki uciec. Po latach
ufundowano pomnik Matki Bożej Bolesnej. No i właśnie to jest całość pokazana. Tam są imiona i nazwiska osób, które tutaj poległy walcząc za ojczyznę. Na górze ławeczka i piękna kapliczka. Na północnym skraju Polany Malinowe. Polana Malinowe znajduje się na paśmie Policy, na które dzisiaj wchodzimy, chociaż nie na samą Policę, a na Judaszkę, która tworzy to pasmo, idące aż od Bystrej, kończąc w Zawoi przed pasmem Babiej Góry. Proszę Państwa, oto szczyt Judaszki, 838 metrów nad poziomem morza osiągnięte. Kilka minut temu, co zresztą będziecie widzieli na zdjęciach, dotarł do nas szlak czerwony, szlak, główny szlak beskidzki, jeden z najdłuższych szlaków w całej Polsce. Judaszka, 838 metrów nad poziomem morza, najwyższy szczyt dzisiaj. Czas naszej całej wędrówki to 4 godziny 18 minut od wyjścia z Jordanowa. Tutaj macie, proszę Państwa, potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem. Kilometraż to jest ponad 16 km. To oznacza, że mniej więcej 4 km na godzinę cały czas, pomimo że jest śnieg, pomimo że ja teraz przed chwilą szedłem pod górę, cały czas 4 km na godzinę. Myślę, że to jest dobre tempo. Jeżeli my mamy 24 km do zrobienia, no to około 6 godzin tak by zamieszczało się to przejście. Co prawda teraz będzie zejście, więc też jest szansa, że przyspieszę, pod warunkiem oczywiście, że dalsza część drogi także będzie tak dobrze przygotowana jak to podejście. Czas na rozwiązanie zagadki. Pytałem przed dzisiejszą trasą, od czego pochodzi nazwa Burdelowa Góra, którą teraz Państwo widzicie. Otóż słowo burdyl w języku wołoskim z krańców wschodnich oznacza zagrodę dla owiec. Także coś w tym jest. Obrazki, które Państwo teraz widzicie, to wyjście z lasu, wejście do miejscowości Kojszówka. To jest miejscowość, na której dzisiaj kończymy. Kojszówka jest wzmiankowana w 1410 roku, gdyż za bardzo dobrą walkę, dobre sprawowanie podczas kampanii przeciwko Krzyżakom, Zbigniew Brzezia otrzymuje 16 wsi, w tym właśnie Kojszówkę. Wśród zabytków w Kojszówce znajduje się XIX-wieczna kapliczka przedstawiająca upadającego Chrystusa pod krzyżem. A więc proszę Państwa, czas na rozwiązanie zagadki. Pytałem przed dzisiejszą trasą, od czego pochodzi nazwa Burdelowa Góra, którą teraz Państwo widzicie. Otóż słowo burdyl w języku wołoskim z krańców wschodnich oznacza zagrodę dla owiec. Także coś w tym jest.